Nowak, zapraszam na sport. Siatkarki Leclerc, moja Radomki Radom wygrały u siebie 3-0 z Jokerem Świecie w zaległym meczu 7. kolejki Tauron Ligi i awansowały na drugie miejsce w tabeli. Szanse gry od początku środowego spotkania dostała druga rozgrywająca radomskiego zespołu, Paulina Zaborowska. W składzie meczowym z powodu drobnego urazu nie było tym razem Katarzyny Skorupy. W trakcie spotkania okazje do gry dostały też inne zawodniczki z kwadratu dla rezerwowych. W dwóch pierwszych odsłonach Joker jeszcze ambitnie powalczył, ale w trzeciej dominacja Leclerc moja Radomki nie podlegała już dyskusji. Radomianki wygrały kolejno do 19, 22 i 9, a w całym meczu 3-0. Zawodniczki ze Świecia jakby bardzo się przeciwstawiły nam i ta gra ich też wyglądała dobrze, atakująca bardzo dobrze grała i myślę, że my musiałyśmy być cały czas skoncentrowane, żeby te końcówki wyciągnąć, ale uważam, że ten mecz był tak trochę też pod kontrolą naszą, zwłaszcza ten trzeci set, prawda? I grało mi się dobrze, no co powiedzieć. Myślę, że każda zawodniczka trenuje po to, żeby później grać i no i to cieszy, że mogę zagrać mecz w pełnym wymiarze. W poniedziałek 21 grudnia Radomianki rozegrają ostatni mecz ligowy w 2020 roku. Zmierzą się na wyjeździe z Wolej Wrocław. Z Wrocławiem to też będzie ciężki mecz. One u siebie bardzo dobrze grają. Także musimy się nastawić na to, że tam po prostu będzie walka o te punkty i my przede wszystkim też musimy walczyć o te punkty, żeby po prostu w tabeli zachować tą pozycję, którą jesteśmy, żeby było fajnie jeszcze przed świętami. Także też będzie ciężki mecz, też trzeba będzie się mega skoncentrować, no i trzeba będzie bardzo walczyć i walczyć. Po wygranej nad Jokerem Świecie Leclerc moja Radomka awansowała na drugą pozycję w tabeli Tauron Ligi. Radomski Hydrotrak pojechał do Starogardu Gdańskiego, gdzie przegrał z tamtejszą Polfarmą. Przed rozpoczęciem tego starcia Hydrotrak był 14 w tabeli, a Polfarma okupowała ostatnie miejsce. Było to więc spotkanie zespołów z dolnych rejonów Energa Basket Ligi. Koszykarze Polfarmy i Hydrotraku do bardzo ważnego starcia dla układów dolnych rejonów tabeli przystąpili po domowych zwycięstwach. Polfarma różnicą 35 punktów rozbiła wyżej notowaną Asseco Arkę Gdynia. Zaś Radomianie po niezwykle zaciętym boju okazali się lepsi od wicelidera, czyli zespołu Legii Warszawa. Czwartkowy mecz w hali na Kociewie od początku był niezwykle wyrównany. Ostatecznie podopieczni Roberta Witki ulegli 83-95, popełniając o 8 strat więcej od swoich rywali. Myślę, że od początku meczu narzucili swoje tempo, w szczególności w obronie. Trochę byliśmy w szoku pod takim naciskiem grali na całym boisku. I co, i tak cały mecz naciskali trochę, nic w ataku nam trochę nie szło, może zbyt indywidualnie. Potem po drugiej połowie jeszcze zawodnicy z Stargardu zaczęli trafiać, tak trener powiedział, ciężkie rzuty. Staraliśmy się dojść do nich, no ale niestety, no mimo że była ręka na piłce, to zawodnicy z Polfarmy tak trafiali ciężkie rzuty. I nic, musimy trenować dalej, za tydzień kolejny mecz i musimy walczyć o każdą wygraną. Po tej przegranej Hydrotrak pozostał na 14 miejscu w Energa Basket Lidze, a Polfarma awansowała z 16 na 15 miejsce. W sobotę dwóch radomskich zawodników, Cezary Kęsik i Albert Odzimkowski, wystąpi na gali KSW 57 w Łodzi. Obaj zmierzą się z rywalami z zagranicy. Dla Alberta Odzimkowskiego będzie to powrót do klatki po ponadrocznej przerwie. Najpierw była ta przerwa 2,5 roku, potem był powrót tutaj w Radomiu z Krzyśkiem Kułakiem. Udało mi się tą walkę wygrać przed czasem, potem był debiut w KSW, niestety przegrałem. No i jeszcze potem doskierał mi bark, miałem odłamany wyrostek łopatki. No i trzeba było tam zrobić porządek. No, ale i właśnie sporo tego, ale już ze zdrowiem wszystko ok. Tak, tak, no w sumie no, trochę się tego nadbierało, bo była i operacja kręgosłupa, i operowałem dłonie, bark, w sumie tych operacji było 7. W sobotę rywalem Odzimkowskiego będzie doświadczony Niemiec Christian Eckerlin. 34-latek w oktagonie stoczył 17 pojedynków, z których 12 zakończył zwycięstwem. Bardzo mocny rywal, no ostatnie 5 walk wygrał z rzędu. Jest mistrzem największej federacji w Niemczech, GMC i Fair FC, czyli tam w dwóch kategoriach wagowych został mistrzem. Teraz ma dobrą pastę zwycięstw, teraz będzie to jego debiut w KSW. Ja też nigdy nie unikałem jakichś twardych starć i wydaje mi się, że właśnie w ten sposób trzeba się mierzyć i prowadzić tą swoją karierę sportową, żeby mniej więcej zawsze sprawdzić, na jakim się jest poziomie i też takie walki dodatkowo mnie dopingują. Na gali KSW 57 kolejną walkę dla tej federacji stoczy Cezary Kęsik, czyli zawodnik crossfightu Radom. Rywalem fightera z Dublina będzie Abu Sipian Magomedov.
Niemiec ma na koncie 28 walk, z których 23 zakończył triumfem. Natomiast Zary Kęsik do tej pory 12-krotnie wychodził do oktagonu i nie zaznał jeszcze smaku porażki. Gala KSW 57 będzie transmitowana w systemie pay-per-view. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.